Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę, więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Zespół Saints. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Ben Yedder. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Ben Yedder kontroluje piłkę. Dobrze teraz na dobieg. Mbappé. Prawie napastnikowi wydawało się, że dojdzie do piłki, ale golkiper był pierwszy. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie ryby. Mbappé! Gol, proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Na razie 2-0. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. I strata. Fatalne zagranie. Uwaga, jest faul, proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Nie było bramkarza na linii, ale był on. Piłkę ma teraz Alexander-Arnold. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Bardzo ładny jubileusz tego zawodnika. Rozegra dzisiaj w barwach tego klubu swój setny mecz. I zapisze się w klubowej historii. Oby chlubnie. Deklaruje przywiązanie do barw klubowych, więc może i 200 meczów za jakiś czas odnotujemy. No, teraz zrobiło się groźnie. No i gol, proszę Państwa. Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą 3 bramek. I mamy obecnie 3-0. No i po ataku dobra interwencja. Ben Yedder. Antony Martial. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Mamy już zatem 4-0. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Ale może teraz będzie szansa. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Nie przemyślał tego. To nie mogło się udać. Teraz Wissam Ben Yedder. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Aj, pod presją teraz. Pewnie dlatego pudło. I Bernardo Silva. Lukaku. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Teraz poszedł. Jest za obrońcami. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka.
Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Powiększają przewagę. 5-0. O, i to był książkowy odbiór piłki. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Dobre podanie od Bernardo Silvy. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Ben Yedder kontroluje piłkę. Nie udało się utrzymać przy piłce. Mija obronę tym podaniem. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Kylian Mbappé. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Uwolnił się spod krycia, okazja! Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka, podwyższają prowadzenie. Deklasacja! W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Mija teraz bez kłopotu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Tylko minuta dodatkowego czasu. Jest za linią obrony. Uwaga! Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Wybija bramkarz. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Sędzia gwiżdże i zaczęli. Saints po pierwszej połowie prowadzą. Zobaczymy, czy równie dobrze pójdzie im w drugiej odsłonie spotkania. Mbappé. Podawał Mbappé, ale piłkę mają teraz rywale. Kylian Mbappé. Dobrze teraz na dobieg. Mbappé. Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite! W okolice jedenastki teraz wrzuca. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Opłacił się pressing. Piłka opuściła boisko. Czytelne podanie. Bez większych trudności przejął piłkę Varane. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Niepotrzebna strata piłki. Bernardo Silva. Doskonała piłka za obronę. Ładnie teraz próbuje lobować. Bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale
podcięta piłka. Tu było trzeba odrobinę bezczelności, bardzo dużo techniki. Ben Yedder. Zabrakło teraz Mbappe precyzji. Rywale przy piłce. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Nie ma gola, broni Alisson. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Wissam Ben Yedder. Mbappé ładnie za plecy obrońców. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Bernardo Silva oddaje piłkę przeciwnikom. Mbappé. I co teraz zrobi Ben Yedder? Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Gra toczy się mimo tego faulu. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Ma piłkę teraz Mané i niestety dla siebie Sadio Mané traci teraz piłkę. Ładnie za plecy obrońców. Znajduje go piłka. Teraz uwaga. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne. Trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Sar, teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Spalony,
a mogło być tu groźnie. Bruno Fernandes. Mbappé. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Kapitalna interwencja. Uratował zespół przed stratą gola. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Za chwilę wznowią z autu. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Zablokowany ten strzał. Oto przy piłce Fernandes. Teraz Kevin De Bruyne. Bramka! Nie, nie, nie. Jednak nie. Chorągiewka w górze. Tak, to był minimalny spalony. Niewiele zabrakło, umówmy się, ale bramka nie będzie uznana. Za chwilę grę wznowi zespół broniący. Canales. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Szansa Lukaku. Wissam Ben Yedder. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra. Dla oka. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Z pewnością po tym meczu dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. I już